Pieniądze szczęście dają. Tak brzmi tytuł książki darmowego porodnika Asi Przetakiewicz i Ery Nowych Kobiet, który już niedługo będzie do dostania. No i właśnie, zgadzasz się z tym hasłem i czy zawsze się z nim zgadzałaś? Oczywiście, że tak, tylko wiesz co, chodzi też o to, żeby dobrze ten tytuł zrozumieć. Pieniądze dają szczęście, bo pieniądze dają wolność, dają niezależność, dają decyzyjność. I pozwalają kierować swoim życiem, po prostu. Dają sprawczość też, tak? To jest niezwykle ważne i tak do tego należy podchodzić, bo to nie jest książka o tym, że pieniądze dają szczęście, bo sobie leżą na ziemi. Tak, i sobie kupisz szpilki za 5000 i będzie super, chociaż to też jest bardzo przyjemne. Ale to jest książka o bardzo ważnych sprawach, o przemocy ekonomicznej, o tym, jak my nie potrafimy o pieniądzach rozmawiać, a jak to jest ważne. Gdybyśmy od początku potrafili to robić i robili to, to pewnie byłoby łatwiej, pewnie wiele związków by się nie rozpadło, bo tak też się czasami kończy i to jest na pewno bardzo ważna książka, która daje kobietom po prostu realne narzędzia. Ja mam też takie poczucie, że żeby osiągnąć jakiś sukces, również finansowy, to czasem trzeba zaryzykować, wyjść ze swojej strefy komfortu, być może sięgnąć po jakąś szansę, która przychodzi od losu, a my normalnie to byśmy się bali i wcale z niej nie skorzystali. Tak, ale widzisz, ta książka wcale nie jest o tym, Joanna Przytakiewicz, powie ci teraz, jak być bogatym, jak zarobić pieniądze i jak wieść cudowne życie. Tylko ona jest o tym, jak dbać o pieniądze, jak dużą powinno się mieć świadomość, również w związku, gdzie te pieniądze są, mieć do nich dostęp, no być po prostu świadomym, nie zostawiać wszystkiego na głowie partnera, bo mamy zaufanie, bo w życiu różnie bywa. Ja chciałem podpytać o to wychodzenie ze strefy komfortu w takim kontekście, że czy ty może miałaś jakieś takie swoje wyzwania w karierze, gdzie może robiłaś coś pierwszy raz, bo to też jest większy stres, jak robić coś pierwszy raz, że faktycznie potem sobie myślałaś, dobrze, że tego spróbowałam, świetna lekcja, dzięki temu jestem dalej. Może pamiętasz dzisiaj po prostu, co takiego było w jakiś sposób przełomowe bądź trudne? Ja wielokrotnie wychodziłam ze swojej strefy komfortu, bo ja lubię wyzwania i nigdy nie bałam się próbować nowych rzeczy. Ja lubię czuć, że idę do przodu, ja lubię zmianę, ja lubię czuć, że jestem w jakimś rytmie i coś mnie popycha, że się rozwijam po prostu, więc wielokrotnie próbowałam różnych rzeczy, wielokrotnie byłam w stanie się przekonać, że coś nie jest dla mnie, że do czegoś się nie nadaje i myślę, że taką chyba największą lekcją, bo ja kiedyś myślałam o tym, żeby zajmować się dziennikarstwem politycznym, żeby być reporterem w Sejmie, to było moje marzenie, żeby pracować w newsach. I po praktykach w informacyjnej agencji radiowej, po jakimś krótkim stażu, zdałam sobie sprawę, że ja się kompletnie do tego nie nadaję, dlatego że ja nie potrafię pracować pod presją czasu. Dla mnie przygotowanie newsa, a na to przygotowanie ma się bardzo mało czasu, znalezienie gości, nagranie, zebranie tego do kupy, było obciążone tak wielkim stresem, że wiem, że bym się nerwowo wykończyła, więc poszłam w inną stronę, ale spróbowałam i wiem, że to nie było dla mnie. Dzisiaj ze sceny padł ten temat, Martyna Wojciechowska też o tym opowiadała, że nasze finanse będą wieczne, nawet gdy już nas nie będzie, bo jesteśmy młodymi ludźmi, ale czy ty myślałaś o tym, żeby po prostu właśnie jakoś poukładać też te sprawy, jakoś spisać sobie to, co ma się dziać z tym, co masz docześnie, gdy nas już nie będzie? Tak, myślałam. Oczywiście, że o tym myślałam. Wiesz co, myślałam nawet kilka razy przyszło mi do głowy, że powinnam się wybrać do mojej koleżanki, która jest notariuszem, żeby pewne rzeczy uregulować. I mam to w planach, ale widzisz, cały czas jeszcze do tego jakoś nie doszło, bo to tak najłatwiej nam jest odkładać, prawda? Bo to nie jest przecież tak istotne i czasem wydaje nam się, że będziemy żyć wiecznie, więc... Ale to są ważne sprawy. Wiesz co, myślę, że ja nie mam rodziny dużej, ale w sytuacji osób, które mają duże rodziny, mają dzieci, które chcieliby zabezpieczyć, to są ogromnie ważne sprawy, którymi należy się zająć niezwłocznie, żeby się nie martwić po prostu, co może się wydarzyć.